kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na nowy rodzaj programu. Wyprzedaże w sieciówkach versus Lumpex. No i kochani, byłam ostatnio na wyprzedażach, takich wiecie, wyprzedażach 50%. To nie są takie ostateczne wyprzedaże, gdzie są już takie bardzo, bardzo niskie ceny, ale 50% właśnie pół ceny. I specjalnie wybrałam coś takiego, żeby po pierwsze był trochę większy wybór, no i te ceny też nie są takie jakieś bardzo, bardzo już niskie, aż absurdalnie niskie czasem. I właśnie liczyłam na to, że jeszcze będą takie modowe rzeczy, że to nie będzie takie jakieś ochłapy całkowite, tylko będą jeszcze jakieś fajne rzeczy, takie normalne z kolekcji, no i że właśnie będę mogła Wam porównać, bo mam super rzeczy z Lumpexu właśnie w podobnych kategoriach. I kochani, postaram się Wam dzisiaj pokazać, że właśnie Lumpex jest świetnym wyborem, jeśli chcecie polować na jakość, nie tylko na jakość, ale też na modowe perełki. Bo oczywiście, że do sieciówek chodzimy po jakieś takie modowe rzeczy i niektórzy myślą, że w Lumpexie to tylko jakieś stare, vintage rzeczy znajdziemy, a właśnie chcę Wam pokazać, że rzeczy w najnowszych trendach, które kupiłam w Lumpexie, są nie tylko były tańsze niż w sieciówce, ale też właśnie są dużo lepszej jakości. No i kochani, zaczynamy. I pierwszym sklepem będzie Reserved, drugim sklepem będzie Mojito. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie dużo nowych programów, nowe pomysły, nowe treści, także myślę, że będzie warto. Oceńcie sami po filmiku, a tymczasem, moi drodzy, też proszę Was o polubienie. No i przechodzimy do filmiku. Moi drodzy, także wyprzedaże 50%, bo wiecie co, w Lumpexie nie warto kupować takich rzeczy, jakie można kupić w takich tanich sieciówkach. W sensie naprawdę można kupić tam praktycznie to samo, co jest w sieciówkach, bo trafiają tam też rzeczy po prostu z sieciówek, sieciówkowej jakości, czyli takie trochę słabszej jakości. No i takiego czegoś nie warto kupować w Lumpexie, bo to nie będzie dużo tańsze niż właśnie na tych wyprzedażach, które już niedługo się zaczną, czyli tych końcowych takich, wiecie, resztkach, kiedy będzie już 70 czy nawet więcej procent tej wyprzedaży, i wtedy tak naprawdę nie warto iść do Lumpexu po takie rzeczy, bo to samo i w podobnej cenie znajdziecie właśnie na tych wyprzedażach. Także tutaj mamy jeszcze takie 50% wyprzedaży, jest większy wybór, może będą jakieś bardziej jakościowe rzeczy. No i tutaj wchodzę sobie, zobaczcie, na podglądzie do Reserved, to jest w Zakopiance w Krakowie akurat. No i co tam znalazłam? Będę Wam pokazywać po kolei rzeczy, jakie tam oglądałam, bo to są oczywiście rzeczy, które ja bym normalnie oglądała i ewentualnie interesowały mnie, by mnie do kupienia. Czyli takie bardziej mnie interesujące rzeczy, ciuszki. No i tak na przykład zainteresowały mnie swetry. Ja zawsze, prawie zawsze na początku w zimie oglądam swetry. Bardzo lubię swetry w ogóle, jak wiecie zresztą. No i zobaczcie, ja tutaj oglądam takie sweterki, właśnie takie modowe, czy z szerszymi rękawami, czy to są takie mięciutkie swetry, takie trochę krótsze, oversize'y, bo coś takiego właśnie zawsze wpada mi w oko. Całkiem fajne, takie kolorowe, zielony, w różnych odcieniach. No i naprawdę, naprawdę spodobały mi się te swetry. Nie powiem, że może od razu bym je kupiła, ale to nie jest coś, co bym ominęła szerokim łukiem z pewnością. No niestety, zobaczcie, cena jeszcze jest przystępna, no 50% wyprzedaży, ale skład, no tutaj składy to już jest dużo, dużo słabsza rzecz. Tam w niektórych tych swetrach są jakieś domieszki wełna, to są domieszki typu 5%, czy 7%, czy 3%, więc tak naprawdę nie bardzo warto nawet patrzeć na te składy, bo wiadomo, że to będzie większość sztuczne i tak jest w przypadku tych swetrów. No i moi drodzy, teraz pokażę Wam, co kupiłam w Lumpexie w takim stylu, bo to są takie modowe swetry kolorowe, teraz wiecie, są te trendy modne, żeby nosić takie mocne kolory, wyraziste, takie swetry właśnie puchate, oversize'y. No i zobaczcie, tutaj już z niedawnych holi grudniowych taki żółty sweterek w kanarkowym kolorze i pokażę Wam go do taką przebitkę z mojego vloga któregoś, czy z TikToka, do sukienki. Ja ten sweterek też zamierzam nosić do spodni, jak najbardziej, do takich węższych spodni, rurek, ale tutaj do sukienki. No i on jest cudowny, zobaczcie, to jest New York Better Rich, z cudownym składem i on właśnie jest w takich trendach. Jest taki oversize'owy, jest taki mięciutki, ma wyrazisty kolor. Ja akurat tutaj w zielenie nie poszłam, bo mam więcej w tym sezonie tych żółtych, poszłam w żółcienie. W tym mam dwa takie swetry, które Wam zaraz pokażę.
No i moi drodzy, mój sweter to jest 50% alpaka, 36% bawełna, no i tutaj 14% stanowią poliamid i elastan. No ale jednak jest to duża, duża przewaga włókien naturalnych, dobrych i w dodatku takich bardzo, bardzo mięciutkich, przyjemnych. No także pierwszy punkt dla lumpeksu, że jednak dużo bardziej warto iść do lumpeksu po dobre składy i w dodatku modowe perełki. Top fashion tak zwany. Kochani, drugi sweter, który też tam porównuję do jednego z tych, które widzieliście na przebitce z Reserved, to jest też żółty, tylko taki ciemniejszy, taki bananowy, czy jakby to nazwać, żółtko takie. Żółtko zdrowego wiejskiego jajka, powiedziałabym. No i też taki oversize'ik, to jest taki większy sweter właśnie, też bardzo dobry skład. No i moi drodzy, Weekday, XS-ka akurat, no bo to jest po prostu taki sweter oversize'owy, więc jest duży, ale oversize. I z golfikiem, z półgolfikiem, oczywiście ma cudowny skład i oczywiście zobaczcie go tutaj w przebitkach z programu o któregoś tam chyba to było Hola, a chyba to był program o projektantach na Celine albo na Etro, coś takiego. Możecie sobie zajrzeć, dam Wam ekranik z tyłu do tego filmu, jeśli jesteście ciekawi. Stylówki w stylu wielkich projektantów, które były całkiem niedawno. 52% alpaka, 30% akryl, poliamid i elastan. No jednakże dużo większa część tego swetra jest z świetnej wełny z alpaki, więc no nie ma co porównywać, bo tamte swetry są całkowicie prawie sztuczne, albo nawet całkowicie sztuczne, a tu jednak powyżej 50% jest tego włókna naturalnego i to w bardzo dobrej jakości. No i jest prześliczny, taki właśnie modowy sweterek. No i ja ten sweter oczywiście noszę i do sukienek, i do spodni, tak jak tu widzicie w przebitkach. Jest bardzo praktyczny, no jest też w tych super modnych trendach, także drugi punkt moim zdaniem dla lumpeksu, bo jednak jeśli nawet tamten sweter by się mi bardziej podobał, co nie jest prawdą, to jeśli bym bardzo chorowała na zielony, to i tak nie wybrałabym go, bo po prostu dyskwalifikuje go ten bardzo słaby skład. No i idziemy dalej. Oglądałam też jeansy. Byłam ciekawa, jakie jeansy w takim stylu, wiecie, troszkę szerszym, mom jeansy można kupić na wyprzedaży, czy są jeszcze jakieś takie modowe perełki. No i były takie jeansy, zobaczcie, na przebitce, przecenione, właśnie takie typowe mom jeansy, sprane, takie washed out kolor, jasno-niebieski. No i zobaczcie, jak to jest fatalnie wykonane. Pewnie nie każda sztuka ma takie wady, ale zobaczcie, no spodnie niby wcale nie aż takie tanie, no i takie niedoróbki, jakieś nitki wystające, krzywy szew, no. A ja Wam pokażę moje spodnie, które w zeszłym roku w lecie kupiłam nowiusieńkie Boohoo, rozmiar 8 i nie mają żadnych niedoróbek. W takim właśnie stylu one są, takie mom jeansy. Jeszcze na dole mają takie fajne detale. Tak, o, tak to wygląda. No i ja już wiele razy je pokazywałam, bo ja lubię te spodnie, szczególnie właśnie w sezonie letnim, bo w zimie to szczerze Wam powiem, rzadko chodzę w takich jasnych jeansach, ale w sezonie letnim bardzo je lubię właśnie do sneakerów, na taki sportowy styl. Trochę pokażę Wam tu przebitki z jeszcze prawie sprzed 2 lat, z 1,5 roku temu, z lata, jak je kupiłam. Z lata, z jesieni takiej wczesnej, w takiej stylówce nauczycielskiej, tam był taki program o nauczycielach i uczniach, porównanie na wrzesień. No i drugie spodnie w bardzo podobnym stylu i to są już całkowicie spodnie vintage, MAC, firma MAC, więc super, super fajna firma i zobaczcie, też super vintage'owe, w takim dokładnie stylu spodnie, które kupiłam za grosze, dosłownie, te spodnie mnie kosztowały coś 15 zł, te drugie kosztowały 20, chyba 3 czy 25 zł, więc no w ogóle ceny to nie ma co porównywać, tamte były w ogóle nowe z metką, no i te drugie spodnie też są świetnej jakości, są właśnie w takim super kolorze i bardzo fajnie leżą, zobaczcie sobie tutaj też z takim swetrem, który nawiasem mówiąc też jest takim właśnie modowym swetrem, takim błękitnym, też kupionym w lumpeksie i też ma świetny skład, dużo lepszy niż te, które widzieliście właśnie w Reserved. Także znowuż 2 punkty lecą dla lumpeksu. Cena przede wszystkim, no i nie ma tu żadnych niedoróbek, spodnie świetnie leżą, są w idealnej jakości i były dużo tańsze. No a te swetry też oczywiście
to, co widzieliście tam na zdjęciach z Izer, no to to się nie, nijak nie ma do tych cen swetrów, bo ja tutaj za najdroższy zapłaciłam 30 zł, a za ten drugi chyba nawet 25, więc też niby takie jeszcze nie bardzo niskie ceny lumpeksowe, ale rewelacyjne składy i to są swetry w super modnych trendach, więc tutaj, kochani, nie ma to tamto, jak to się brzydko mówi. Pokażę Wam teraz tam przebitkę z Izer z takiej sukienki, coś w rodzaju takiej sukienki w stylu Chanel, takie mi czerwone kraty, która mi się nawet dosyć podobała z wyglądu, no ale jak zobaczyłam metkę, no to oczywiście się przeraziłam, bo to jest sztuczne jak nie wiem. A tymczasem zobaczcie przebitki z mojego jednego ze świątecznych programów teraz z grudnia, gdzie pokazywałam Wam, jak kupiłam też bardzo piękny sweter w bardzo podobnej kolorystyce i stylu, bardzo modowy, też z takimi szerokimi rękawami i też tam było powyżej 50 czy nawet 60% naturalnego składu, tam była wełna i też alpaka bodajże. Nie mam już tego swetra, nie mogę Wam go pokazać, ale chciałam Wam pokazać, że go kupiłam rzeczywiście w lumpeksie, bo odsprzedałam go przyjaciółce, której się strasznie tak spodobał, że no postanowiłam, że ja mam tak dużo rzeczy, że jej odstąpię ten sweter. No i rzeczywiście ona go teraz ma. No i ten sweter jest przepiękny, zobaczcie jak się on prezentuje w całości. Także kolejny punkt, bo ten sweter mnie kosztował też 28 zł, czy 25, między 25 a 28 zł, więc też w ogóle rewelacyjna cena, no i znowu ten skład. Kolejna rzecz, którą Wam tam chcę pokazać, to są spodenki. Zobaczcie, bardzo mi się, przyznaję, bardzo mi się spodobał wzór tych spodenek. Ten zestawienie kolorów naprawdę, naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, podoba mi się, szczerze. No i nie było mojego rozmiaru, nawet może bym się zastanowiła, czy takiego koloru i takiego wzoru sobie nie kupić, ale nie było, a nie mam aż takiego, wiecie, parcia, żeby koniecznie to kupić, żeby szukać po innych sklepach, ale bardzo, bardzo fajny wzór. No ale pokażę Wam też, że mam podobne spodenki właśnie z lumpeksu. Jedne nawet dostałam od przyjaciółki, która kupiła je na Vinted i miała je trochę za duże i też je widzieliście, takie spodenki bordowe z ekoskóry, takie jakby w wężowym stylu. Ja Wam tam pokażę przebitki ze swetrem od Dolce & Gabbana w takim zestawieniu tych spodenek. No i one też podobnie jak tu widzicie u Reserve mają taki pasek włączony, ale szczerze Wam powiem, że ja nie noszę tego z tym paskiem, bo on się brzydko układa. To jest taka sztywna ta skóra i on tak odstaje brzydko. Nie podoba mi się to z tym paskiem, więc ja noszę te spodenki po prostu z czym innym. To są w ogóle spodenki z Top Shopu i szczerze powiem, że nie wiem ile kosztowały. Na pewno nie kosztowały więcej niż tamte, które są pokazane w Reserved. Także upolowałam podobną zdobycz modową, chociaż przyznaję, że te spodenki z Reserved bardzo mi się podobają, jak chodzi o wzór. Także może mi się jeszcze uda gdzieś je upolować, bo fajne są. Drugie spodenki, które chcę Wam pokazać, są vintage i to jest moja taka mega zdobycz. 100% wełny, takie szkockie spodenki, richesy, te są trochę dłuższe, ale są świetne naprawdę, zobaczcie, wełna. Piękne wzory i ja je pokazywałam już wiele razy w różnych zestawieniach. Udowadniam Wam, że super modowe spodnie można właśnie kupić w lumpeksie. No i kochani, zajrzałam też na dział z piżamami. Przyznaję, że byłam ciekawa, bo ostatnio wiecie, że ja kupiłam sobie tą piękną piżamę, znaczy właściwie dostałam w prezencie składkowym piękną piżamę z Silk z naturalnego jedwabiu. I jeszcze nawiasem mówiąc, dalej ten kod w tym filmie o Silk Silky jest. Mój ten link, możecie sobie zakupić jedwabne rzeczy ze zniżką przez mój link. Także zachęcam, jeśli ktoś jest zainteresowany. No a tymczasem zobaczcie tam na filmiku, oglądam taką bluzę i spodnie od piżamy. No i niestety to jest sztuczne, strasznie sztuczne. I wiecie co, co jeszcze włożyć czasem jakąś sztuczną sukienkę, czy coś, czego się długo nie nosi, to jestem w stanie. Ale spać w sztucznym to jest dla mnie totalna porażka. Wam bardzo odradzam, bo to jest bardzo niezdrowo spać w sztucznych rzeczach. Już nie pomijając, że człowiek się w tym poci, że jest, no po prostu, no jest to niekorzystne dla nas, więc nie śpijcie w sztucznych, błagam Was. W życiu bym nie kupiła tej piżamy, chociaż bardzo lubię aksamit, dlatego Wam pokazuję, bo ja bardzo, bardzo lubię aksamitne rzeczy z weluru, z aksamitu, ale naturalnego. Zobaczcie, tutaj mam przykładowo spodnie, które można nosić jako piżamę, bo one są, mają taki krój trochę, przepraszam, że są takie wymięte, krój trochę taki piżamowy, powiedziałabym. Taki bardzo luzacki, dresowy, można by też powiedzieć. No i te spodnie, kochani, kupiłam za
chyba 12 zł i to jest 87% wiskoza i 13% jedwab. No więc w ogóle jakie porównanie, gdzie tam te sztuczności straszne są nie tylko, że droższe, niezdrowe i w ogóle to mi się dużo bardziej podoba. Tylko, że przepraszam właśnie, że pokazuję Wam to takie wymięty, jeszcze nie zdążyłam tego wyprasować, ale te spodnie też już widzieliście kiedyś w holu u mnie. Kochani, jeszcze Wam pokażę coś takiego, bo też w Mojito znalazłam podobną rzecz, bo patrzyłam się, szczerze mówiąc, na takie dresowe rzeczy z weluru, bo byłam ciekawa, jak to wygląda. Ale tymczasem idziemy dalej, sukienki, no i zobaczcie, sukienki, tam oglądam takie różne we wzorki, jedna była taka niebieska z takimi falbanami jakby, które ostatnio lubię dosyć, takie luźna, wygodna sukienka z długim rękawem, no i chcę Wam tutaj pokazać moją sukienkę. Z wszystkich tych, które tam widzicie, to jest taka kwintesencja, bo ona jest i w takim kroju jak ta tam niebieska, i z drugiej strony ma wzorki takie kwiatowe, które ja lubię dosyć. I to jest Milk Copenhagen, naturalna wiskoza, nie żadne poliestry, które oczywiście, że były tam w reserved. Chociaż jedna tam sukienka miała skład trochę bawełniany, więc spoko. Jeszcze jak na sieciówkę. Ale tutaj mamy 100% wiskozy, więc świetny materiał oddychający. No i ta sukienka jest przepiękna i zobaczcie ją właśnie w stylówce z tym swetrem, co wcześniej pokazywałam. Kocham ją nosić, jest mega wygodna. No i w ogóle też kosztowała 25 zł, więc też, no, jak z wyprzedaży, ale jest dużo lepszy skład, więc to jest przede wszystkim, kochani, to, na co zwracajmy uwagę, że może nawet to kosztować tyle, co na tej wyprzedaży w sieciówce, ale będzie na pewno lepszy skład. Oczywiście, jeżeli będziecie szukać składów, bo ja zawsze szukam dobrych składów. Nie kupuję rzeczy z poliestru i tego samego, co takiego dziadostwa sztucznego z sieciówek. Tylko kupuję rzeczy wysokiej jakości, dobrych marek. No i to jest przykład. No i kochani, oczywiście spódnica, w której jestem, to jest kolejny punkt na mojej liście. I zobaczcie, tam w Reserved oglądałam taką spódnicę właśnie ściągaczową, taką długą. Byłam bardzo ciekawa, czy idzie znaleźć taką spódnicę, bo już jakiś czas szukałam właśnie spódnicy ściągaczowej, takiej wąskiej, długiej, z takim rozcięciem. No i znalazłam, jest rzeczywiście. No i oczywiście co? Skład niestety słaby, chociaż sama spódnica jest ok, ale kochani, nie ma porównania, bo dużo, dużo bardziej podoba mi się ta spódnica, zobaczcie, którą mam na sobie. Z takim rozcięciem od ponad kolana, pięknym kolorze i to jest 100% wiskoza, czyli skład jest o wiele lepszy. No i zapłaciłam za tą spódnicę też jakieś 20 zł, więc też w ogóle nie ma porównania do tego, że tamta spódnica z Reserved się do niej nie umywa. Ani kolorem, ani ceną, ani składem, także naprawdę zachęcam Was bardzo, szukajcie dobrych składów w lumpeksach, zaoszczędzicie i będziecie zdrowsi, będziecie mieć rzeczy dużo lepszej jakości i które dużo dłużej można mieć, będą dłużej niezniszczone, nowe i będą świetnie wyglądały, bo dobra jakość zawsze się obroni. Jeszcze jedna rzecz, kamizelki, bo oczywiście kamizelki to jest hit mody ostatnich 2 lat. No i zobaczcie, tam z Reserved pokazuję Wam takie dwie kamizelki. To jest ta sama kamizelka, tylko w innym kolorze. I nawet, o ile mi się wydaje, to tam była jakaś domieszka wełny, ale taka bardzo malutka. Więc nawet te kamizelki były takie w porządku. Chociaż dla mnie trochę za krótkie. Ja taką kamizelkę to bym nosiła albo taką raczej wąską, albo jeżeli to taką długą, wiecie, taką trochę dłuższą. No i przykładowo, dla porównania z tą z Reserved, ja mam taką z lumpeksu, z zeszłego sezonu, z czystego kaszmiru, zobaczcie, taką wielką, oversize'ową kamizelę, która mi sięga za pupę i można ją nosić właśnie jako taki blazer oversize na, czy na koszulę, czy na golf, do jakichś spodni wąskich i to wygląda świetnie, jest takie mięciusieńkie, zobaczcie, to jest przepiękny kaszmir i ta kamizelka mnie kosztowała jakieś grosze, naprawdę, to było chyba, nie wiem, czy 10 zł, czy 12 zł, w każdym razie naprawdę bardzo, bardzo tanio, no i to jest 100% kaszmir, Yorn firma, bardzo dobra marka, przepiękny kolor też, także no w ogóle mega, a ostatnio kupiłam też taką wielką, długą kamizelę, której składem na pewno jest w dużym stopniu alpaka, którą widzieliście w ostatnim holu, więc też to jest kolejny argument, żeby kupować w lumpeksie, ale bardziej podobna do tych z Reserved jest ta kamizelka, no i dlatego ta jest moim tutaj głównym punktem dla lumpeksu. Taniej, lepiej i super skład.
ostatnia rzecz z Reserved, bo Reserved więcej zrobiłam zdjęć, ponieważ po pierwsze tam rzeczy jakoś więcej znalazłam fajnych, po drugie jest większy sklep i jest większy wybór niż Mojito, więc pokazuję już Wam teraz płaszcz. Płaszcz, który tam nawet mi się spodobał, bo też była w składzie tego płaszcza wełna. Całkiem nawet fajny taki skład. Tamten płaszcz ma... kolor nie jest dla mnie. Znaczy ja bym tego koloru nie wybrała, natomiast sam płaszcz mi się podoba. Jest klasyczny, jest taki niezły skład, całkiem fajnie zrobiony. I tutaj punkt dla Reserve, spoko płaszcz, naprawdę. Cena też oczywiście jest odpowiednia do jakości. Natomiast ja kupiłam w Lumpeksie za 60 zł taki płaszcz od Hugo Bossa, więc tutaj jakby punkt za cenę, za markę. Natomiast skład jest podobny, może trochę nawet gorszy niż ten skład w Reserved, bo ten płaszcz ma ponad połowę sztucznych włókien, wełna i mohair stanowią 40 coś procent. W każdym razie niecałe 50% to są włókna naturalne, no i podszewka jest wiskozowa, więc super. Natomiast bardziej podoba mi się tutaj kolor, bo ja, moja cera się nie nadaje dla beży, natomiast ja bardzo lubię takie pepitki, szare rzeczy, no i on ma też fajny taki kurtkowy styl, fajne zatrzaski, także tutaj jak chodzi o taką przydatność i kolor oraz oczywiście markę, bo to jest Hugo Boss Orange, no to ten punkt dla mnie, więc tutaj remis bym powiedziała, ale jakby marka jest świetna, więc na pewno tej marki płaszcza bym nie kupiła na wyprzedaży za tą cenę, która tam widnieje w Reserved. Natomiast sam płaszcz w Reserved jakby mi się podoba. Nie dla mnie, ale mi się bardzo podoba. Jest naprawdę spoko. Także to są rzeczy z Reserved. Teraz przechodzimy do Mojito. No i tutaj nakręciłam przebiteczkę z Mojito. Tutaj będzie trochę mniej rzeczy, bo też mniejszy sklep i mniejszy wybór tej wyprzedaży był. Zobaczcie, ja tam oglądam różne swetry, zarówno gładkie, jak takie we wzory, ale no niestety, znowuż większość tych swetrów, składów tych swetrów to jest sztuczne włókno. No i to już dyskwalifikuje niestety w moich oczach te swetry. Natomiast jeden tam sweter taki beżowy oglądałam, który mi się naprawdę spodobał. Beż, może też kolor tak... nie był najgorszy, ale w sensie, że no może dla mnie, dla mojej cery też nie najlepszy. Natomiast już tutaj składowo i takie rękawy miał fajne, także nawet mnie przyciągnął ten sweter. No i pokażę Wam teraz mój sweter, który ma nie dość, że lepszy skład, bo tu jest, kochani, nie ma tutaj metki, bo ja sprawdzałam ten skład na stronie H&M-u. Znalazłam taki sweter na wyprzedaży jeszcze, normalnie w takim normalnym sklepie na wyprzedaży w internecie. To jest Alpaka Blend H&M, taki lepszy, lepsiejszy, bo też mają H&M takie rzeczy lepszych składów. Oczywiście są też odpowiednio droższe, takie swetry są po kilka stówek. No i ten nadal był po 200 zł, 250 chyba w internecie, mimo że to już była wyprzedaż. No a ja kupiłam ten sweter za 25 zł w Lumpeksie, moi drodzy. I tutaj jest alpaka z wełną, stanowią duży procent tego swetra, więcej niż 50%, dużo, chyba około 70% z tego co pamiętam tam z internetu. No i jest przepiękny, zobaczcie tutaj w przebitkach zdjęciowych z moich stylówek. I to też chyba było w stylówkach na Etro albo w stylówkach na Celine. Czyli stylówki według wielkich projektantów, którą to playlistę Wam tam podlinkuję. Także zapraszam, żebyście sobie zobaczyli szczegółowo. Przecudowny jest ten sweter i ten kolor oczywiście bardziej mi się podoba, bo jest jaśniejszy i bardziej odpowiedni dla mojej cery, tak rozświetla bardziej. Ja takie ciepłe beże i takie ciemniejsze beże gorzej znoszę niż takie właśnie świetliste i jasne. No i to było to, natomiast następna rzecz to znowu sukienki. Oglądałam i tam pokażę Wam przebitki z sukienek. Jedna szczególnie mi się spodobała, taka w kratkę bodajże sukienka, też w kroju takiej princeski, jak ta, co dzisiaj Wam pokazywałam. No i tutaj, żeby nie pokazywać tej samej sukienki dla kontrastu, to Wam pokażę, przypomnę Wam tą sukienkę, że oczywiście 100% wiskoza i mega marka, piękny krój, piękny kolor, którą ostatnio kupiłam, ale to już nie będę się powtarzać ze stylówką, bo już widzieliście w ostatnich programach, ostatnim dosłownie hololumpeksowym tą sukienkę, natomiast kupiłam też koleżance jedwabną sukienkę w takim podobnym kroju princeskowym, w też przepięknych, takich ciemniejszych żółcieniach. Także zobaczcie, tutaj jest przebitka, jak jestem w tej sukience i ona się też bardzo, bardzo podoba, jest prześliczna po prostu.
No i oczywiście też kosztowała jakieś 24 zł, bez porównania skład i jakość tej sukienki jest po prostu świetna. No i znowu mierzyłam oczywiście te różne takie comfort pants, te spodnie takie wygodne, wiecie, po domu i między innymi przyciągnęły moją uwagę takie aksamitne tam właśnie w mojito. Takie trochę dresy jakby, ale też oczywiście skład słaby. No i pokażę Wam, co wczoraj kupiłam, bo byłam wczoraj w Lumpeksie, bo nagrywałam dla Was filmik, który już będzie za kilka dni. Zapraszam Was do Lumpeksu, zabieram Was do Lumpeksu. Całkiem nowy Lumpeks, którego ani ja nie widziałam, ani Wy, być może, ale u mnie na pewno nie. Świetne zakupy zrobiłam i zobaczcie, kupiłam takie spodnie nowe z metką. To jest wiskoza z jedwabiem, czyli znowu no, nieporównywalny skład. Firma Minuet, więc też bardzo fajna firma i są idealne na mnie. One są w ogóle z wysokim stanem i to nie jest dla mnie dres. Te spodnie to będą moje eleganckie spodnie, takie na wyjścia. One naprawdę są przepiękne, ale wiecie co, nie pokażę Wam ich dzisiaj. Pokażę Wam je w tym programie w stylówce, więc przepraszam Was, ale pokazuję Wam same spodnie. To jest ciemny fiolet. Ale stylówę Wam już pokażę w holu, związanym właśnie z tym programem. Zabieram Was do Lumpeksu, który będzie już kolejnym filmem. Więc zostawmy to sobie, pokazuję Wam tylko, że udało mi się kupić takie piękne spodnie właśnie w Lumpeksie za 24 zł. Dużo, dużo lepsze niż w sieciówce. No i ostatnia rzecz to spódnica. Tam mi się rzuciła, bo ja lubię takie spódnice rozkroszowane, rzuciła mi się w oczy taka spódniczka czarna, i bo właśnie mam bardzo podobną i tak kosztowała mnie 2 zł w Lumpeksie. I w dodatku ponad połowa tej spódniczki to jest naturalny materiał, to jest bawełna. To jest poliester z bawełną, świetny taki rzucik. No i widzieliście też tą spódniczkę w stylówkach sylwestrowych. Jeśli chcecie zobaczyć stylizację z tą spódnicą, to ona tam jest. Jest jedną ze stylówek. Z takim fajnym żakietem, też z cekinami. Natomiast, no właśnie, no nie ma porównania. Też dużo lepszy skład, świetna marka, bo to jest, kochani, Suit Apparel, więc lepsza firma dużo niż Mojito, ale jakby ja nie mam nic do Mojito, czasem podobają mi się ich rzeczy, naprawdę, ale po prostu, no moja spódnica kosztowała 2 zł i ma lepszy skład, więc cóż tu dużo mówić, kochani. Tu nie ma nic dodać, nic ująć, jak się to mówi. Kochani, zapraszam Was już serdecznie na następny filmik, bo odwiedziłam naprawdę fajny Lumpeks w Nowej Hucie i też w Nowej Hucie sklep charytatywny, o którym powiedziała mi jedna z moich widzek. I kupiłam tam rewelacyjne rzeczy, więc już się nie mogę doczekać, ale kolejny filmik właśnie będzie o tym. Zapraszam Was serdecznie, pozdrawiam Was i zachęcam Was do zakupów w Lumpeksie, bo jak widzicie, nie ma co, składy, materiały są dużo lepsze, ceny też są praktycznie takie, albo nawet niższe niż na wyprzedażach tych ostatecznych w Lumpeksach. Także pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam Polka.